Halleluja! Warszawa! Zatrzymajcie się! I posłuchajcie! Mam was coś do powiedzenia! Ojcze! Ja się modlę z tego miejsca! Aby teraz Twój ogień przeniknął ludzi w postaci Ducha Świętego! I teraz niech się otwierają umysły i serca na te słowa, które będę wypowiadał w mocy Ducha Świętego. Kochani, mam na imię Damian Lorek i chcę wam powiedzieć, jak w 2015 roku doświadczyłem coś ponadnaturalnego. Wychowałem się w rodzinie katolickiej. Wychowałem się bez ojca. Wychowywała mnie mama. Wszystko robiła o własnych siłach. Jakoś mnie sobie wychowywała. Ale wiecie co? Przez brak miłości, akceptacji w moim sercu pojawiała się pustka. I gdy dorastałem, momentalnie wszedłem w grono starszych przyjaciół. Od razu w to wszedłem. I wiecie co? Od razu się pojawiły alkohol, narkotyki. W wieku 18 lat wyjechałem sobie do Hiszpanii za pieniędzmi, bo w domu była bieda. Ale gdy tam pracowałem, zacząłem pić dużo alkoholu. Pojawiły się narkotyki, pojawiła się kokaina. Do rana sobie w barach siedziałem. Ale wiecie co? Nic nie załatało tej pustki, która nadal była w sercu, gdy na drugi dzień się obudziłem. Żaden alkohol tego nie załatał. Narkotyki. Wróciłem sobie do Polski i dalej się bujałem swoją drogą. Trzymałem ster swojego życia. I kochani, wszedłem sobie w grono kibiców. Byłem kibicem. Lubiałem komuś w pierdziel zrobić. Po prostu byłem taki. Nosiłem maskę. Udawałem, że jestem kozakiem. Ale w środku nim nie byłem. 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Wszystko brałem. Jeździłem po imprezach techno. Dwukrotnie przedawkowałem. I schodziłem. Ale chcę ci powiedzieć, że gdy schodziłem, zawołałem ze szczerego serca do Jezusa. Powiedziałem: Boże, jeżeli Ty jesteś, jeżeli Ty w ogóle żyjesz, to objaw mi się i ogarnij moje życie. I właśnie wtedy, gdyby powiedziałem te słowa, coś wjechało do mojego pokoju. Jakaś potężna moc. I poczułem miłość, której nigdy nie doświadczyłem. Poczułem lekkość, jak coś ze mnie schodzi. Kilka dni później spotkałem przyjaciela, który wręczył mi Biblię i powiedział mi o Jezusie. I od tamtego czasu moje życie diametralnie się zmieniło. Zrozumiałem, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje grzechy. Po to, abym ja był wolny. Po to, abym ja doświadczył miłości, akceptacji i abym ja był zdrowy. I to, co najważniejsze, abym ja był zbawiony. Gdy to wszystko, co się tu skończy, to ja trafię do nieba i ja mam tą pewność. Ale chcę ci powiedzieć, że musisz się narodzić z Bożego Ducha. Musisz się spotkać z Jezusem twarzą w twarz, tak jak ja to zrobiłem. Nie zmieniła mnie religia. Jakieś instytucje. To wszystko to jest martwe. W prosty sposób zawołałem do Jezusa. I On wjechał w moje życie. Uwolnił mnie. Zabrał cały głód narkotykowy. Imprezy. Byłem uzależniony od seksu. Od pornografii. Brawo! A dziś jestem wolnym człowiekiem. Ja się nie muszę spinać, bo mieszka we mnie Duch Święty i grzech już mi nie smakuje. Grzech mi nie smakuje. Ale pytanie, czy Ty przyjmiesz Jezusa Chrystusa? Czy Ty chcesz mieć z Nim żywą relację? Czy Ty chcesz iść do nieba?
Czy ty chcesz przyjąć teraz błogosławieństwa tutaj na ziemi? Nie musisz się starać udowadniać komuś coś. Po prostu poznaj miłość Boga Ojca, bo On jest dla ciebie również. On jest dla ciebie również. W prosty sposób dziś przyjdź i zawołaj do Jezusa. Zawołaj do Jezusa, jak ja zrobiłem. I od 3 lat jestem nowym stworzeniem. Jestem inną osobą, bo nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I jeżeli dziś chorujesz, jesteś zniewolony czymkolwiek, to chcę położyć na ciebie ręce. Chcę, abyś doświadczył wolności, akceptacji, miłości i pragnę, abyś narodził się z Bożego Ducha i poznał Jezusa. I poznał Jezusa. Przyjdź, pomodlę się o ciebie. Pomodlmy się o ciebie, moi przyjaciele. To jest takie proste. To jest proste. Ale Bóg dał wolną wolę. I ty wybierasz. I ty wybierasz. Życie albo śmierć. Stań dziś wieczorem przed lustrem i zadaj sobie pytanie, co ten gość mówił? Czy to jest prawda? Jeżeli tak, to ja chcę tego samego doświadczyć, bo chcę ci powiedzieć, że masz pustkę w sercu i tą pustkę wypełni tylko Chrystus. Tak wypełnił moją pustkę. Dzisiaj jest piątek. W moim starym życiu chciałem iść do klubu. Już pewnie bym miał w planach dealować dalej, ćpać, burdele, a ja dziś stoję i mówię ci o Jezusie, Bogu żywym, który wjechał w moje życie, który ogarnął moje życie o 180 stopni. I ja ci dziś mówię prawdę, że Jezus Chrystus żyje, że Jezus Chrystus dziś uwalnia i wyswobadza i chce ci dać nowe życie. Ale czy ty tego chcesz? Czy ty chcesz doświadczyć Boga żywego? Zapraszam cię. Jeżeli chcesz się coś więcej dowiedzieć, jeżeli pragniesz się narodzić na nowo i doświadczyć tego, Bóg chce dziś odrodzić twojego martwego ducha, bo każdy się tutaj rodzi na ziemi, jest martwy, martwy duchowo. I dlatego musisz się narodzić na nowo i poznać Jezusa. Amen.